Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w drugim odcinku z Risen 3 Władcy Tytanów. Tak się nazywa ta część, po prostu nie mogłem do tego dojść, ale w końcu mi się udało. I teraz tak, skoro już zaczęliśmy tą serię, podobno ktoś napisał mi w komentarzu, że jestem pierwszym YouTuberem, że tak to określę, który po prostu zaczął to nagrywać. Więc już nie chcę z tego rezygnować. Zacząłem, to nawet nie będę tego odpuszczał. Nagram może 2 odcinki dziennie, nie wiem, coś takiego. Dobra, już tu podniosłem małże i tu już będę wiedział, że coś zaraz mi może wypaść. O, i znowu czarna perła, szczęście się do mnie uśmiecha. Granie jest za głośno, taką mam przynajmniej nadzieję. Tylko teraz takie pytanie, czy coś tu mi jeszcze nie wyszuka? O, i kolejna małża. Kurde, tego jest mnóstwo. Ale pusto niestety. Nie wiem, czy to się przypadkiem nie respi. Ale chyba raczej nie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale to jeszcze muszę posprawdzać dokładnie. A, to jest ta czaszka. Ta sama czaszka, którą żeśmy kopali w pierwszym odcinku. Ja tak jeszcze tutaj chodzę, bo wiecie, te małże są wszędzie porozsypywane. I nie chcę żadnego szczegółu ominąć. Naprawdę, to jest dla mnie ważne. Nie to, że ja tak po prostu to się wymuszam, tylko po prostu to mi sprawia frajdę, jak coś znajdę. Po prostu czuję moc tej gry, która jakby była nieskończona. O, i widzicie, i kolejna małża. No, podnieś tą małżę. Dobrze, jest tu jeszcze jedna? Dobra, mniejsza z tym, pusta. Jeszcze trzeba się po brzegu rozglądać, bo tu też są małże. O, i widzicie? No, nie myliłem się, a wręcz miałem rację. Pusto, ale warto. Przy brzegach też są. O, i tutaj kolejna małża. Ciekawe, czy za to jest jakiś achievement, za znalezienie tych wszystkich małż. Ja się tu jeszcze wrócę i sprawdzę, ale jak już tu nic nie będzie, no to jest pewne, że już nic nie znajdę w tym miejscu. O, i stworzenia te, aha. To sprint jest w końcu nieskończony, czy skończony? O, tu kolejna małża. No patrzcie, o dziwo nie zauważałem tych małż przy brzegu. Dobra, biegniemy. Bo to już chyba w sumie wszystko przeszukałem, co się tylko mogło zobaczyć. Więc to w sumie, no sprint się wyczerpuje. A to w sumie dobrze. O, i kolejna małża. Nie no, tego jest porozsypawanego w cholerę. Waga, czysta powaga. Nie ma tu jakiejś roślinki? Nie wiem, ja tak jeszcze raz sprawdzam dla pewności, czy czegoś nie pominąłem. A jak nic nie będzie, no to możemy iść. Tam tylko tą jedną skrzynię znalazłem. Tylko trzeba będzie się nauczyć otwierać zamki. No, Patty! Bo jak tej dupy nie zsuniesz, to ja cię posunę. I kurde, wtedy nie będzie ciekawie. No. Ja mam nadzieję, że się zrozumieliśmy dobrze. Dobra, Patty, 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 ale fajne ma imię. Takie fajne do wymawiania. Dobra, tam nic nie ma. Dobra, to idziemy już dalej. O, surową rybę bym pominął, fajnie. Przynajmniej będziemy mieli o jedno jedzenie więcej. Tu jeszcze sprawdzam, no kurde, trzeba mieć tutaj oczy najbardziej szeroko otwarte. O, widzicie? Się nie pomyliłem. Pusto, ale no jest większe prawdopodobieństwo, że ci nic nie wypadnie, a mniejsze jest, że ci wypadnie perła, a najmniejsze, że czarna perła. Bo czarna perła to już jest cudo, za które się obłowisz 50 sztukami złota. Tu może jest małża, o, jest surowa ryba. Właśnie, o jedzeniu też nie wolno zapominać. O jedzeniu też jest niepodważalna kwestia. Rzeczywiście głodu.
Bo jak zagłodzimy się na śmierć, no to nie będzie ciekawie. Tutaj można tu jeszcze popływać. Tej właśnie. Sobie tam podpłynę. Może coś na tej mini wysepce będzie. Co się męczysz? Tej, jakieś tam stworzenie jest. Jakaś jaszczurka, kurde, zapisz tą grę. Na jedynce no masz zapisać, a nie na dwójce. Żeby było jasne. Dobra, dziękuję. A teraz tak. O, mieczyk. Ja się przyzwyczaiłem tak z Assassin's Creed'a, że menu szybkiego wybierania i od razu mieczyk. No, czemu ty chowasz ten miecz? Dobra, ło, ło. Ej, groźne stworzenie. Ło. No, nie, kurde. Czyżbym zapomniał się? Dobra, sorry za mój nieogar. O kurde. O, łopacz. Kurde, trochę. No, ten z tym nawet nie umiesz walczyć. Dobra, o kurde. Ale to coś bije. To cholernie. Tej, ja muszę uważać, bo kurde mam mało hapsa. Kurde, jeszcze mam pistola. Ło ty kurde. Jest. Kurde. Tej, żeśmy walczyli z ciężkimi stworzeniami. To skubane bydlaki. No i to stworzenie już padło, ale z nich chyba i tak nic nie można wyszukać. Życie mi się tu regeneruje. Kurde, ale bydlak w cholerę bolał. Dobra, małże mamy. Pustą niestety. Ale zawsze coś. I tu jeszcze było jedno stworzenie. Tylko gdzie ono jest? Jest tutaj. Daj radę przeszukać? Nie da rady. Taki wał. O, ostro liść. Zbieramy oczywiście też plantacje roślin. Jakby coś wypadło takiego rzadkiego, to zawsze można je albo opylić i je na sprzedaż wystawić, albo po prostu wykonać jakąś miksturkę. Dobra, trzeba będzie jakoś nieco jedzenia potem zagospodarować, bo jest z nim marnie. O, tu kolejna małża. I co w niej będzie? Perła. Już mamy 5 pereł. Bardzo fajnie. Tutaj coś mamy jeszcze? Nie. O, pusta beczka, którą przesunąłem nieco. O, tu kolejna małża. Pusta. I teraz bym sobie nieco tam podpłynął. Wiecie, tak dla pewności, bo tam to nawet nie ma co, bo tam nie ma jak po prostu chodzić. To w takim wypadku teraz podpłyniemy tutaj. O, tu też są stworzenia do ubicia. Wyjmuj miecza i walczymy. Ja już się oswoiłem. Musiałem się nieco przypomnieć co i jak, bo wiecie, gram na padzie w trojeczkę, więc to jest trochę inaczej. Ale będzie przyjemnie się w to grało. O, ten jaki. Ty, co to tam jest? Ty, kurde, żeby to mnie nie zabiło. Ty, zaraz zrobisz save'a. Teraz nawet robisz save'a. Człowieku. Przecież jak ty nie zapiszesz chociaż raz gry, to ja już jestem skończony praktycznie. Tu jeszcze mamy parę stworzeń. Yeah. O, ale mamy sojuszniczkę, która nam pomaga. I to jest o tyle dobrze. To jest ten plus. No dzięki, że ty dobijasz mi te stworzenia, laska. Naprawdę w walce jesteś równie mocna jak i w łóżku. Czy ci cycenie podrosły? Nie, ale duże ma. To chyba w łóżku musi być twarda. Dobra, to o, jakiś pierścień. Zwodniczy pierścień, właśnie. Teraz trzeba zobaczyć pierścień. Pierścień zwodniczy. O, plus 5 na sztylety i plus 5 złoto usty. Wprawione w niego niewielkie kamienie szlachetne drażnią patrzącego jaskrawością swej barwy. A założymy na razie ten pierścień. Póki co, tylko musielibyśmy mieć sztylet. Jakbyśmy mieli sztylet, to byśmy lepiej walczyli. I złoto usty.
Ale co to w ogóle? Co? Że plus 5 do lepszego całowania tej laski? O! I to by było dobre. Jakby tak rzeczywiście było. Mamy tu dwie małże. Pusta i pusta. Okej, okay, kluczyk do kufra, to nieważne w sumie. Dobra, jeszcze teraz przejdziemy się tutaj. Bo tam widziałem jakąś małpę, kurde, kapucyna czy coś w ten deseń i wolałbym tam na razie nie podchodzić. Tu kolejny jaszczur. To bydle jest mocne, niezwykle. Trzeba by było je jakoś ubić. United we stand. Jeb, o kurde. No, daj mi... Jezu, jak te stworzenia biją. Masakra. Ty patrz, nawet nie dadzą mi strzelić. Jeb, poszło. Plus 100 do chwały. Era, twoja kolej. Zbugował się. Jeb, i dobicie. Ładnie, ekstra walka. A, nie żyje, ale chyba nie mogę go przelutować, nie? Nie mogę. Dobra, teraz tak. Teraz nieco rumu bym wypił. O, i rum nam całe HP zwraca. I to bardzo fajnie. Dobra, okej. A właśnie, małże do otworzenia mamy, puste. Perła, super. Ekstra. A tutaj coś mamy jeszcze? Ja się muszę wszędzie rozglądać. Jak się gdziekolwiek nie rozejrzę, to dla mnie to już jest katastrofa. Tam widzę jakąś... Nie, to jest statek nasz. Tylko od góry to widać. I tu jakaś droga. Łotrzykowe ziele. Dobra, nie chcę się na ciebie patrzeć. Na ciebie jeszcze się będę patrzył. Nie raz, i nie dwa, i nie sto. Dobra. Teraz się nieco wracamy. O, kolejne małże. Jeszcze sprawdzę tutaj, czy nie pominąłem jakiejś małży, czy czegokolwiek. Wiecie, ja muszę wszystko sprawdzić. Bo jak czegoś nie sprawdzę, to dla mnie będzie koszmar. Dobra, i teraz otwieramy nasze małże. Pusta, pusta. O, czyli mamy niefart. Ale zawsze jest dobrze. Jak nam coś wypadnie. Tu nic nie ma. Tak chciałem rozejrzeć się. Jak teraz się wezmę za tą grę porządnie, raz za dobrze, to ją kiedyś skończę, no mówię wam. Dobra. Patrzę na małże kolejne. Ale nie spodziewałem się, że ta gra mnie wciągnie. Jest jedną z niewielu, która mnie bardzo wciągnęła. Weź ty. O kurde. Teraz trzeba będzie walczyć z tym skrabem. Jeb, dobra. O kurde, ale mnie... Ukuł. O, i wypadł. I teraz dobicie. Pięknie. A, kraby nie stwarzają takiego zagrożenia większego jak te wielkie szczury. Te takie chodzące na dwóch łapach, nie na czterech. O, małża. I co w niej będzie? Aż trzy małże mamy. Pusto, pusto. O, i perła. Pięknie. Czyli nie jest i źle. Dobra, sprawdzamy dalej. Co my tu mamy? Kolejne małże. Kurde. Przecież ta cała wyspa musi być zasypana tymi małżami. I to autentycznie. Liść palcowa. Fajnie. W końcu jakaś roślina jeszcze nam tutaj przypadła. Tu nic nie ma. Tak sprawdzam dla pewności. Kolejne małża. Otwieramy. Pusta i pusta. Dobra. I czekamy na kolejne stworzenia. Z tym też nie ma problemu. O kurde, czemu to świeci? Takie pytanie. Nie rozumiem tego, czemu się świeci. Ale... O kurde. O kurde, coś większego tu wyrosło. Zaraz tam podejdę. O kurde, jak laska obrywa. Dobra, dobra, dobra. Aaaa, jaki hejedzik ładnie padł. Dobrze. A, tropikalny pająk. Nawet nieźle. O, to i tak ma ciągle full HP. Nieśmiertelna. NPC-ty zawsze muszą być nieśmiertelne. Inaczej misja niezaliczona. Dobra, Patty, ty nie marudź. Dobra, wężowy korzeń. O, ciekawe. Potem będziemy przeglądać te rośliny, bo ja jakoś nie będę angażował w alchemię. Ale rośliny będę zbierał dla lutu.
I na sprzedaż ewentualnie. Dobra, kolejne małże. No to nie była ta małża. Pusta. Dobra. Szukamy dalej w naszym zakątku krabowej. To jest wybrzeże krabów. Tak, wybrzeże krabów, żebym się nie zapomniał. Weź ty zrób save'a, bo jak ty się zapomnisz, to nie będzie za pięknie. Dobra. Pięknie. Aha. Grzyb. Dobra, walczymy. Jep. To też się umie bronić. O kurde, ale koli. Jep, da można bić. Jep. Przytrzymamy atak? O, jak zabolało. Aż zrobił 300, nie, zrobił 480 w sumie. Dobra, mamy tu małże, która jest pusta. Okej, dobra. Przeszukujemy dalsze zakątki. I mam nadzieję, że moja przygoda się nie skończy na tym. Okej, dobra. To sobie przybiegniemy tutaj. O, małże bym pominął. Gdzieś jeszcze się wracam i sprawdzam. Powiedzcie, niekiedy oczy mogą przeoczyć jakieś rzeczy. Kolejna perła. Kurde, no będę bogaty. Już na samym początku gry się wzbogacę nieco. Dobra, moglibyśmy w sumie też tam podpłynąć jeszcze. To by nie było najgorsze. O kurde, co to jest? Weź... Czekaj, kurde, ja nie wiem, czy z tym walczyć. Czekaj, ja najpierw to sobie zapiszę. Dobra, zapisane. I teraz mogę z tym walczyć. Najpierw sprawdzimy, czy z tym damy radę w ogóle. United we stand. O kurde, smoczy zębacz. Dobra, dajmy radę póki co. O, to umie robić uniki. O kurde, o luj. O. A, dostał. Jeb, babka mi pomogła, dzięki. Plus 200 do chwały. Ale nieźle ekspem. Co on ma? Język, fajnie. Przyda się nam taki język. Tu grzyby. Coś jeszcze? Wiecie, zawsze lubię sprawdzić dokładnie. Tu kolejny grzyb. To co? O kurde. Ale tu porozsypywane są szkielety. Odłamki szkieletów. Co my tu mamy? Broa nefrytu. A, nie mamy kilofu. Taki wał, ale czekajcie, to sobie zrobię tu zapasowy save. To moment, zapisz grę. Tak, nowy saveik, bo tu mamy drugi w sumie. To zrobimy nowy. Okej. I tutaj mamy tą bryłę nefrytu. Więc jakbyśmy kiedyś tu przyszli, to w sumie odkopiemy sobie nefryt i je potem sprzedamy bądź wykorzystamy. A noga dalej się wiksuje. Czekaj, noga? Nie jestem pewny. Nie. Bardziej to czułki. Albo szczypce. Małże znowu. Małży w cholerę jest. Pusto, pusto. Wszędzie pusto. Dobra. Teraz sprawdzamy jeszcze tutaj. A, żółwia sobie zabijemy. Co tam? 20 chwały, ale jest. Surowe mięsiwo. Zawsze coś. Coś leży? Nie. A, muszla od ślimaka. Sorry, że tak na chwilę zamilkłem, ale zobaczyłem, kurde, ja myślałem, że to coś jeszcze żyje. Czyli... A, fajnie, że znowu jest przenikanie przez stworzenia. Czyli to, co jest nieodmienne w grach RPG. W sumie. Niektórych. Przeważnie to Gothic i Risen. Dobra. Kolejny żółw. Dobra. Dawać mi tu chwałę. Dziękuję. O, jest autosave. Pusto. Dobra. A, tu jeszcze mamy małże. Kurde, no jest tego mnóstwo. Tak jak już powiedziałem to kilka razy. Ale to tak mówię dlatego, bo no... Exploringu jest w cholerę. Praktycznie. Done. I znowu perełka. Ja ten serię będę robił na 100% i całą serię zrobię dokładnie, więc żeby nie było ale, że zrób tylko misję fabularną. Ja chcę tę grę skończyć
i się nią wybawić do końca. O kurde, jaka szponiasta małpka. Ach, jak dostała. Jeb, jaka współpraca. Kurde, jakby zrobili Rizena w trybie współpracy, to ja bym w to grał, kurde, bez przerwy. Dobra, nie ma nic. Tu też nic nie ma, nie, tak sprawdzam. Ale dobra, tu nic nie znalazłem. Jak do tej pory. Zjedz sobie trochę. Dobra. HP i tak mi się będzie regenerować. Dobra, czyli tu już tą mini wysepkę obkrążyliśmy. Praktycznie. Ale chciałbym ją jeszcze raz obkrążyć, żebym sprawdził, czy czegoś nie zapomniałem na pewno. Tu jeszcze sprawdzę. Bo tu był pierścień. Ale dobra, nic nie ma póki co. Da radę tu wskoczyć? No patrz. A w jedynce? W jedynce to potrafił taki koleś wskakiwać tam, ale już w trójce nie da rady. Dobra. Coś tu mamy, coś tu mamy. Te, trochę skacze jak ten Ezio z Assassin's Creed 2. Taki podobny styl skakania. Taki standardowy w sumie bym powiedział. Dobra, sprawdzam tu jeszcze, czy czegoś mi nie pominąłem. Tej, a jednak jest zmęczenie. To ja powiedziałem w pierwszym odcinku, że nie ma czegoś takiego, ale jest. To nawet fajnie. W sumie cieszę się, że jest coś takiego. Bo jakby czegoś takiego nie było, no to gra by nie miała sensu. Ale jest, no kurde, można się pobawić w tej grze. To jest naprawdę dla mnie, to dla mnie będzie wielkie doświadczenie pograć sobie w Risen 3, jak jedynki nie skończyłem i dwójki. Choć grałem w te części, powiem wam szczerze, i dwójka była o wiele lepsza od jedynki, jest. Ale trójka, tak myślę, że przebija praktycznie wszystko. Dobra, tam mamy ten złoża nefrytu. No teraz tak, ja bym sobie tam przypłynął i to zrobię. Tam będzie można sobie sprawdzić wszystko. Patrz, koleś się zmęczył już. Ale no co z tego, no. Te, widzę tu kolejne stworzenia. Okej. Dobra, wyciągaj broń i walcz z tym gównem. Dobra. Jeb. Dobra, dzięki, żeś dobiła. Co tam masz? Małże. Fajnie. Nic, pusto. A taka szkoda. Dobra, mamy 15 naboi, musimy uważać i oszczędnie z tym. Najlepiej na takie stworzenia, które będą nam stwarzać bezpośrednie zagrożenie. Bo wtedy jest pewność, że nie zużyjemy tak większej części amunicji. Tu kolejna surowa ryba. Jeb. Jakie kombo zbiera to stworzenie, pięknie. Szybko padło. Bez problemu. Jakiś level up już powinienem dostać w sumie. Tak jakoś dziwnie się czuję. O, tak możemy zmieniać kąt kamery. Bardzo fajnie, ale wolę raczej taki. O, tak się można skradać w sumie. Nie, bo ja jeszcze tak całego sterowania nie wyczaiłem. Ale nie jest źle. Tu mamy kuferek, pewnie zamknięty. Dobra, to sobie zapiszemy, zrobimy sobie kolejny save. Kolejny save. O, tu można robić w nieskończoność, myślę. Więc tu się cieszę w sumie. Okej, to sobie zrobimy. O, małża, ruda złota. O, z rudy złota można zrobić monety. Tak przynajmniej na moją logikę jest to oparte. Bo nie wiem, jak to jest w ogóle w tej części zrobione. Ale wejdźmy w ekwipunek i sprawdźmy to. Małża, pusta. Patrzę tutaj, surowa ryba, rum. Aha, tu mam jakieś roślinki, które nam dają tutaj regenerację. Czyli przeważnie wszystkie. O, łotrzykowe ziele. Czyli pamiętajmy, że to ziele daje nam zręczność. Dobra, coś z magią i reszta nic. Mamy jakiś kolczyk, nic. Amulet też nic, kurde. Weźmy sobie przy łupach, bo najczęściej nam małże się znajdują. Jak się spoglądamy. Okej, tu nic nie będzie. A tam jeszcze będzie można się rozejrzeć, tak dla pewności.
Że raczej to jest niemożliwe. Nie. Dobra. Odpuśćmy sobie. To sensu tak naprawdę nie ma. Wolol, po czym ja łaziłem przez chwilę. Dobra. Nie, dobra. Chciałem się rozejrzeć, żeby się upewnić, czy ja czegoś nie pomijam. Ale myślę, że tam raczej nic nie będzie. Ale... jednak kusi. Kusi do sprawdzania. Dobra. Nic tu nie ma. Takie śmieszne to są te... takie urwiska. Nie no, sprawdzę, wiecie no. Oko musi być zawsze na wszystko. O. O. Tu coś... No i widzicie, jakbym to pominął, to bym tego kurde nie znalazł. No patrzcie. Jakieś drogocenne pudełko. Co to jest? O, 40 sztuk złota będzie warta. Albo i mniej, zobaczymy w sumie. Ale fajnie, fajnie. Mamy tu złoto. W sumie się cieszę. Puchar z czaszki. Ciekawe, ile warty taki puchar z czaszki? 60 sztuk złota. O, nie najgorsza cena. Ale fajnie, że coś tu znaleźliśmy. Nie jest najgorzej. Dobra. Czyli jednak nie warto. Nie warto omijać takich miejsc, bo przeoczymy nawet takie rzeczy jak jakieś drogocenne rzeczy i złoto. Dobra, tam pewnie już nic. Aha. Czemu był taki logging? Nie czaję tego. Dobra, to było dziwne. To było mega dziwne. Aha, nas cofa. Dobra, czaję. Dobra, to w sumie nie możemy dalej płynąć. Jak będziemy dalej płynąć, to nas będzie cofało. Dobra, już czaję logikę tej gry. Dobra, to płyniemy sobie dalej. Ale fajnie. Chciałem sprawdzić, sprawdziłem. Udało się coś znaleźć? Udało. Czyli ta gra jest tak zrobiona, żeby gracza zainteresować i wciągnąć w fabułę, jak i otwarty świat gry, w którym wszystko możemy znaleźć. Bo nigdy nic nie wiadomo, co możemy znaleźć tak naprawdę. Dobra, jeszcze tak minutę, dwie i kończymy odcinek, bo zaraz będą pół godziny. I postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić nawet drugi odcinek z Risena Trójki. Jeśli będę do tego zdolny, to mi się uda. Dobra, aha. Laleczka Wudu. Lot papugi, aha. Fajnie. Aha, ale gdzie to w ogóle jest? A to jest w magii, aha. Możesz rzucić zaklęcie jedynie po przypisaniu go do miejsca w menu szybkiego wyboru. O! Haha, ten czar mnie zamienia w papugę. Bardzo fajnie. Dobra, to teraz, żeby nie było, to czary będą niżej. Tutaj sobie damy. A odbicie, co nam daje? Zdolności magia Wudu, wpływ na obrażenie. Tworzy wokół ciebie aurę zadającą obrażenie każdemu, kto cię zaatakuje. O, ciekawe. Sobie damy tutaj. Nie wiem, przetestujemy sobie te czary w najbliższym czasie, jak nam się uda. I sprawdzimy je, no, bo to będzie... i ciekawe. Dobra, krwawy korzeń, grzyb. Znowu grogu trochę znajdziemy. Tani bimber. No, alkoholu też nigdy nie zaszkodzi znaleźć. Pewnie. Ten koleś to wszystko znajdzie. Praktycznie. Łódź wiosłowa, ale to nie będziemy z niej korzystać. Póki co. Czekaj, rybka. Tu kolejna rybka. I chyba jeszcze jedna za mną była. Albo mi się zdawało. Dobra, zdawało mi się. Ale fajnie, że jak w coś podpłynę albo podejdę, to te przedmioty się przesuwają. I tu jest w końcu jeszcze jakaś fizyka gry. Nie najgorsza, powiem wam szczerze. Dobra, mamy teraz jeszcze trochę tych małży. Okej, sprawdzę, jak nasza postać jeszcze wygląda. Nawet przyzwoicie. Dobra, wiecie co? Tu bym już skończył odcinek numer 2. Jeszcze się ustawię tak koło niej, ale nie wiem, czy ona się tak mnie boi. Co ja bolę? Co ja mam 20-centymetrowego fajfusa? Że ona się tak mnie boi?
O, kolejna ryba. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z The... Boże, The Risen 3, Władcy Tytanów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Do następnego odcinku. Ja tu sobie jeszcze save'a walnę. Okej, dobra, tak czy siak. Na razie, cześć, yo. I może jeszcze dzisiaj wrzucę jeden odcinek, jak mi się uda. Na razie.